Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Siemaneczko, z tej strony Radex, a to jest filmik z powrotu. Z góry was przepraszam, że nie pojawiały się filmiki i już był jeden powrót nagrany i nie było filmików, ale właśnie sytuacja się nieco skomplikowała. W każdym razie chciałbym wrócić do nagrywania i chciałbym wrócić do Gothica. I mam nadzieję, że mi pomożecie w tym nieco. Ponieważ chciałbym, żebyście wybrali jakąś modyfikację, czy to do pierwszego Gothica, czy to do drugiego Gothica, jakąś właśnie modyfikację, więc prawdopodobnie na mój kanał dzisiaj jakoś o 21, czyli 29 marca zrobię ankietę po prostu, zrobimy sobie ankietę i tam będziecie mogli dodawać własne opcje i dam tam kilka właśnie przykładów, no i zobaczymy, co wybierzecie. No i wtedy bym sobie ruszył z nagrywaniem już Gothica, elegancko. Co do Wiedźmina, nagrałem czwarty odcinek, ale jakoś nie mam zajawki. Nie mam chwilowo zajawki na Wiedźmina, dlatego skonwertuję odcinek, wrzucę. No ale później chciałbym ruszyć, już wrócić do Gothica i mam nadzieję, że mi się to uda. W każdym razie to jest taki króciutki filmik, ogólnie teraz dzieje się na świecie sporo z powodu pandemii, no ale też mam kilka ogólnie tematów do omówienia, ale myślę, że zrobię po prostu kilka vlogów na jakieś tam dane tematy. Na przykład omówimy sobie odnowioną wersję pierwszego Gothica, która wyszła właściwie wersja alfa demowa dla wszystkich, którzy posiadają na Steamie jakąś grę z Piani Bytes. Więc sobie omówimy nową wersję i właśnie przeanalizujemy. W każdym razie będzie dużo zmian, już to wiadomo, że będzie dużo zmian. Ogólnie fajnie, że postanowili wyjść z ręką dla fanów. I że właśnie ankietę, co mogliby poprawić, co jak oceniamy właściwie, co jest dobre, a co złe. Więc tak to wygląda. No i co? To by było chyba na tyle w tym filmiku. Jeszcze chciałbym poruszyć na pewno temat ogólnie Wiedźmina. Na pewno chciałbym poruszyć serialu Wiedźmina temat. Ogólnie jest dużo rzeczy, które chciałbym poruszyć. Ale to zrobimy w jakichś tam oddzielnych filmikach. Zresztą tak, tego w sumie jest całkiem sporo teraz na YouTube, więc pewnie postaram się wyrazić własną opinię po prostu na temat danych sytuacji. No ale zobaczymy. W każdym razie też na kanał sportowy ruszyłem z treningami, dlatego jak po prostu macie chwilkę, a na przykład, nie wiem, siedzicie w domu, chcielibyście potrenować, no to zapraszam was na kanał sportowy. Tam chwilowo pojawi się, nie wiem, czy dzisiaj mi się uda wrzucić. Jak się dzisiaj nie uda wrzucić, to prawdopodobnie jutro wleci filmik z pierwszego treningu. Później za tydzień zrobimy sobie już inny trening nieco. Ponieważ pierwszy trening, no użyłem siłowni swojej, jakby w domu. Więc na pewno to nieco urozmaicimy. No i co? To by było chyba na tyle. Jeszcze sobie wycisnę ciężar elegancko i lecimy. Więc tak, dzisiaj godzina 20, ankieta. Wypełniać.